house burned to the ground, along with almost every penny I had. There was even some trouble with the cops, but Eddie took care of that. And since I didn't have any insurance, I had to live in this shithole of an apartment till I could get back on my feet. At least I managed to save Leo. He disappeared without a trace. I doubt Frank Vinci even knew where he went. And even though Henry failed to deliver on the contract, Eddie still brought him in when he heard Leo had skipped town. Me and Joe had a new partner. Siemaneczko, ja jestem Mund for Fun. Po wstępie witam w kolejnym odcineczku z Mafii 2. Jesteśmy w miejscu, w którym skończyliśmy. Czyli przyjechałem sobie tutaj po misji. Wezmę sobie taki niebieski garniaczek. O kurwa, wyglądam bardzo śmiesznie, ale co mi tam? Gdzieś mi tutaj dzwoni telefon. Tutaj. Sprawdźmy, o co kaman. Hey Vito, it's Henry. Hey. Listen, I'm setting up something big. I want you to come in on it. If you're interested in hearing more, come meet me at Lincoln Park and bring a piece. Okay. I'll see you there. No to zaczynamy od jakiegoś spotkania. O, fajnie, że nie trzeba dymać po schodach już. Co my tu mamy? Gdzie będzie garaż? Garaż będzie tu, tak? Dokładnie. Weźmy sobie... Mam jakiś cabrio? O kurwa, tego szatana to nawet nie będę brał może. Dobra, wezmę sobie takie zwykłe. Ale ta mafia ślicznie wygląda. Strasznie mi się to podoba. I jedziemy na miejsce. Zobaczymy, co tam będzie się działo na tym spotkaniu. Kurwa, jak zwykle muszę o coś zahaczyć. Ta jazda moja w tej mafii to jest ciężka strasznie. Ale nic nie poradzę. I tak mi się ta mafia podoba. Ma jakiś taki, kurde, swój urok, powiem wam. Ale chyba, jeśli chodzi o fabułę Mafii dwójki, zbliżam się powoli do końca. Bo chyba mam 15 rozdział, tak? A z tego, co pamiętam, było 18 czy 19... Także grubo. Zaraz się zacznie, będzie się działo. Póki co, tak jak widzieliście w poprzednich odcinkach, straciłem wszystko. Ach kurwa, ledwo. Przyjechali bandyci, spalili nam chatę. No i cóż mogę więcej... Cóż mogę więcej rzec? Musimy się dorobić. Jesteśmy w mieszkaniu martwego Martiego. Myślę, że pasuje mi do furki, aż sobie screena zrobię. Ślicznie to wygląda. Się ładnie złożyło. I sprawdźmy, co mają nam do powiedzenia. Widzę, że Joe już jest na miejscu. So, the only reason he had Clemente killed was because he was selling dope too, and he was stealing his customers. Now he just needs to get rid of one last obstacle. The one guy who could fuck things up and ruin his plan to become the main supplier for the whole city. Frank Vinci. Where'd you get all this? I talked to a few people I trust. Okay, so what does this have to do with us? Of course, if he can do it, why can't we? Ten cwaniaczek jest taki śliski, że od samego początku między nami się... pojawia. And we pick up 11 grand for just driving the stuff to the dealers. That's 7500 bucks profit a kilo. Yeah, but what about Falcone? Carlo won't find out. And even if he does, he'll just threaten us and demand a cut. All right, but if Carlo's the only big supplier in the city, where are you gonna buy the stuff from? I'm way ahead of you. What do you two know about the Tongs? The Chinks? Some kind of organization for Chinese immigrants, right? That's what I said, the Chinks. Right, but it's also a front. Chinole, tak. They run the Chinese quarter, and they keep to themselves. But some of them are interested in doing business with outsiders, and they need middlemen since most people are afraid to deal with them. And we're the middlemen. Yep. They'll give us 10 kilos to start. For how much? 10 kilo, nieźle. 35 grand. And we can sell it for... 110. Nice. Okay, well, where the hell are we gonna get our hands on 35 grand? I know a loan shark. The Yid over on Palisade. I think a loan is 35, we give him 45 back. Now that means our take is over 20 grand a piece. To i tak nie jest źle, no. Jak na to, że potrzebujemy hajsu na szybko. But you know, who's gonna end up using this crap? What do you care? As long as it isn't an outlet. Of course, Vinci was right. Drugs are bad news, they kill people. Look, only idiots do drugs. Deadbeats and losers. If they want to kill themselves so badly, I'd gladly help them out. Especially for 20 grand. I got buyers in the ghetto. They'll take care of the distribution.
so we don't need to worry about that. Are you guys in or not? I'm in. Come on, don't be stupid, Vito. 20 fucking grand in one afternoon. Za pięknie to brzmi, za pięknie. Right now, if we don't take the offer, the towns will just find somebody else. Come on, Vito, it'll be a piece of cake. Let's go see Bruno. Piece of cake. Vito, how about you want us all down there? He's on Palisade Street. Okay, let's go. Tak jak mówię, coś to kurde wydaje się za piękne, za łatwe. Ale dobra, złóż wizytę lichwiarzowi. Fatalnie. Kurwa. Fajnie by było, jakby tu jakiś samochód jechał w moją stronę. Strasznie fatalnie. Czegoś takiego się w ogóle nie spodziewałem. Może się uda gwizdnąć. O! Może się uda gwizdnąć tego skurczybyka. Na szybciutko, cyk. O kurwa, dobra, pakujcie się panowie. O! Teleportation. To co każdy uwielbia najbardziej. W auto wygląda, jakby było ośnieżone śniegiem, a tak naprawdę jest chyba tylko brudne. Ale no nic. Kurwa! Może to się znowu uda? Uda się czy nie? Dobra, znowu się udało. Na szczęście ta metoda jest dosyć skuteczna, muszę przyznać. Muszę bardziej patrzeć na ten radar. Skupiłem się na tym, co oni mówią. Przeciśnijmy się tu bokiem. Dobra, panowie skończyli gadać. Mogę się wreszcie bardziej skupić na jeździe. Ale na szczęście dotarłem już do celu. Prawie zapierdoliłem jakąś lampę. Co? Wysiądźmy i co, mam iść tutaj do tyłu? Czy jak? Chyba tak. O, dobra, jednak do tyłu. Hi fellas, we're here to see Bruno. Hey, Henry. If you got guns on you, put them down there. I gotta search you. Tam delikatny gnacik w kieszeni każdej. Tamten z tyłu wyglądał jak Hitler. Hi, Bruno. Hello, Henry. So, to what do I owe the pleasure of your company today? I need 35. Ja w tym garniaku. Oh, that's a lot of money, Henry. A lot of money. Tell me, why should I give that much to a small-time guy like you, huh? Convince me. I got a sure thing. You'll have 45 by the end of the week. What kind of sure thing? Sorry, Bruno. That's a trade secret. Then 45 is not enough. I'd be more comfortable with 65. It's a bit steep, even for you. 50 is all I can do. Henry, I have no guarantee I'll get my money back. And you have. Ale jak nie odzyskasz forsy, to ja przecież zginę, no nie? Także spoko. About 60. Don't think of it as interest. It's more like my cut of the profits. 55, final offer. Anything more than that, it's not worth my time. Deal. I'll give you $35,000 today and you'll give me $55,000 by Friday. If you don't pay it back by then, debt goes up by 10,000 every week. To lepiej niż za każdy dzień, także spoko. Okay. Isaac, prepare 35. Myślałem, że będzie gorzej i powie mi, że 10,000 za każdy dzień zwłoki. Now you know I trust you, Henry, but if you screw me, remember these wise words from the Bible. And my wrath shall wax hot,
And I will kill you with the sword, and your wives shall be widows, and your children fatherless. Exodus, chapter 22, verse 24. I'm impressed. You don't seem like the church-going type. But just remember, the money isn't mine. So even if you get rid of me, that doesn't get rid of your debt. So no funny business, okay, boys? Sure, Bruno. Thank you, Isaac. You want to count it, Henry? I'll take your word for it, and I'll bring it back on Friday along with your cut. I hope so. Good luck, boys. No i coś się tutaj grubo zjebie. Ja to czuję w kościach. Wychodzimy. Mamy pieniążki. Pojedź do magazynu. No to pakujemy się do naszej... O kurwa, prawie bym je przejechał. Pakujemy się do naszej kradzionej pięknej bryczki. Cyk, panowie. I jedziemy do magazynu. Fu, o kurwa, jak ty mogłeś we mnie wjechać? Wiesz co, ja tak myślałem, że idealnie wycofałem, a tu jeb kurwa we mnie. Nie włączam tego miernika, bo mi będę tam strasznie długo jechał. Więc muszę chociaż patrzeć na ten radar, żeby mnie policja tutaj żadna nie zgarnęła po drodze. To myślę, że powinno na spokojnie wystarczyć. Panowie tutaj znowu widzę, że sobie przypierdolili w gadane. Mamy rok 1950, więc piękne czasy. Wygląda to superowo. Chciałbym się tak chociaż na jeden dzień przenieść takie lata, pochodzić sobie, popatrzeć jak to było. Wyglądało ciekawie, poza mafią oczywiście i gangami i wszystkim. Tak, tak, chyba kumasz, mam nadzieję. Dobra, tutaj mamy panów policjantów. Nie chcemy zwrócić na siebie uwagi zbytnio, bo jedziemy na dobrego deala, który Henry mówi, że jest pewniaczkiem. To jedziemy obczaić tego pewniaczka. Co to, dojeżdżamy? Tak, mamy Chinatown. Już w latach 50. normalnie było Chinatown w Ameryce. Gdzie ten pajac? Auto mi samo jedzie. Myślałem, że mi zapierdoli auto w ten budynek, bo samo jechało. No dobra, gadaj sobie, przecież ja ci tam nie mam zamiaru przerywać. Hey, we got some business with your boss. Follow me, gentlemen. Mr. Wong is expecting me. No to skoro czeka, to nie dajmy mu dłużej czekać. Ale dojebanie wygląda ten mój garniaczek w porównaniu do nich. No strasznie ciekawie to wygląda. Co to jest? Rura, myślałem, że jakieś cycki, kurwa, na ścianie. Dobra, nieważne. Jakiś szczur tam przebiegnął. Nie możesz używać tutaj broni. Mam nadzieję, że jakąś broń mam. Że mi tam ci panowie ją oddali. Nadciągamy. Co tutaj się spierdoli? Co tutaj się spierdoli? Chciałem sobie zagrać w Mafię na laptopie, ale mi się nie udało, bo save'ów na laptopie mi nie zaimportowało, więc gram z powrotem na kompie. A dodateczki już sobie będę przechodził na laptopie. Z tego co widziałem na filmach, to strasznie ten laptop jak zaczyna się grzać, to buczy i słychać to na nagraniu, tak jakbym miał szumy w mikrofonie. A to buczenie wiatraka z laptopa. Muszę coś wykminić. Which one do you want to test? Prosto w oczy się patrzy typol.
That's correct. Okay, we're good. I'm glad. Next time, we can give you twice the amount. It was a pleasure doing business with you, Mr. Wong. The pleasure was all mine. Widać, że obyty w świecie. No to ci mówię, Henry, że ty tego nie widzisz, że to jest za proste, to mnie aż dziwi. Jak ty przetrwałeś tyle w tym świecie? Ale no... Strasznie mnie to ciekawi. I od razu jeszcze cieplutkie, prosto z pieca. A już jedziemy to sprzedać na transaction. Hello, gentlemen. Fucking setup. I think you have something for us. Drop the suitcases. Co? Wait a minute. These guys ain't cops. Kill the bastard. Shoot the other. Ja pierdolę. Także czuł, że to będzie coś niesamowitego. Gdzie ja się mam kurwa schować, żeby do mnie ktoś nie strzelał? Gdzie oni są? A, to jest mój. Wow! Wypierdalamy. Liczmy na to, że nas kurwa nie trafią. Gdzie oni są? Ale tam ktoś napierdala. Joe, odsuń się, bo muszę biegnąć. Czemu nie mogę biegnąć szybciej? O kurwa. To, żem przyszpanował celnością. Dobra, jeden zdjęty. Dobra, od razu widać, że lepiej. Człowiek się przycelował, to jeszcze może coś z tego zrobić. Dobra, tych na razie nie będę zabijał. Lecimy dalej. Otwórz drzwi skopa. Czy ktoś tutaj będzie przede mną? No raczej, że wparowali panowie. A pozwolisz mi już kurwa celować, czy jeszcze nie? Czy oni strzelają? Pokaż się, pokaż. No, szybciutko. Wychyl główkę. Wychyl główkę. Kurwa, kto? Tamtego drugiego to nawet nie widzę. Dobra, widzę, że... Muszę się ruszyć, albo zabić chociaż tego. Żeby tamci powychodzili. O, ten się już tam widzę ruszył. Dobra, dwóch zdjętych. Jeszcze jeden tutaj gdzieś siedzi. Miło, że pomagacie, panowie. Dostał chociaż raz. Ja pierdolę. Ale dostałem. Potężnego gonga dostałem. Prawie się przewróciłem. Zejdźmy na dół. Poczyśćmy teren. Mam coś innego? Kurwa, no nie mam za bardzo. Przeszedłbym jakoś tędy. O, oni tu mają. Z tym coś już więcej zdziałam. Przecież ten nie zginął. Jak to patrzycie, kurwa? Gdzie? Dobra, no z tym to już można coś powalczyć. Ten miał jeszcze MP40. To jeszcze lepiej. Co, posiłki nadciągają? Kurwa, gruba zasadzka. Tak się kurwa czyści system. Widzieliście, praktycznie wszystkich rozjebałem jednym magazynkiem. To było przepiękne, to było. Mów co chcesz. Było to niesamowite. Aż sobie musiałem z nich broń pozbierać. O ty kurwo. Dobra, dostał w głowę na szczęście. Ci tutaj mają jakąś amunicję. Fajnie, że mogę sobie tak broń zbierać.
Ktoś jeszcze przyjedzie, czy co? A nie, dobra, już mam, widzę, z tego co widzę, to już mam spierdalać stąd. Więc wezmę sobie jeszcze tylko amunicję. Tak, już wsiadam do autka. Takie, myślicie, będzie dobre? Powinno być gitara, chuj. Darmowe, więc zawsze spoko. Co nas czeka dalej? Co nas czeka dalej? Trzeba przyznać, nieźle się podziało, ale... Wydaje mi się, że całkiem sprawnie to rozwiązałem. Ciekawe, co na to pan Wong. Co się dzieje? Aha! Gonią nas! Przedupczone, ale strzelają. Ja pierdolę. Jeszcze mamy pościg. Ty kurwo. Ale się mnie trzyma, jebany. Dobra, spierdalamy. Nie strzelaj, policję trzeba zgubić, kurwa. Uda się, uda się. A, taki chuj. Ktoś cały czas zgłasza, że tutaj jedziemy i strzelamy. Ale oberwałem, ja pierdolę. Dobra, pościg zgubiony. Ich też zabiliśmy w ostatnim momencie. Jasny chuj, już myślałem, że zginę. Strasznie mam chyba normalny poziom trudności ustawiony, bo widzę, że raz oberwę szota w ryj i kurde, praktycznie całego życia nie mam. Ale no, póki co jest dobrze, dobrze, niech się darzy, niech się darzy. Póki daje radę, to jest ciekawie, zawsze to jakieś tam osiągnięcie. Zadupczamy na miejsce. Została chyba przed nami ostatnia prosta. Mam nadzieję, że się wszystko elegancko uda. No tak, jak sprzedasz dużo od razu, to będą chcieli hurtową cenę. Jak se pierdolniesz na przykład tam po 100 gramów czy coś, to nie zbijesz za bardzo ceny, nie? To jest już taktyka dealerska, kurwa. Dobra, jesteśmy prawie na miejscu. A nie! Dobra, już myślałem, że się wpierdolę. Okej. Gdzie my to mamy zajechać? Tutaj. I znowu coś się dzieje. Czarnuchy. O, przepraszam, Afroamerykanie. No, skunik musi być. Dobry skun nie jest zły. Ale się nagle gra ściszyła. No, strasznie się gra ściszyła. Się chłopaki rozkręciły. Bajerant pierwsza klasa. Hmm.
Oj, się chłopakom zaczęło powodzić. Oj, się powodzi. Aż se musiałem majestatycznego screena strzelić. Czyżby to było wszystko? Czy coś jeszcze się wydarzy? Dobra, to wszystko. Mamy rozdział 13. Wyjście smoka. Mieszkanie Joe. 24 września 1951. Rok później. Don't let the door hit you in the ass on the way out. Always the gentleman, huh, Joey? Just get the fuck out of here already. Hey, Gina, wanna come join me? Ty się w rajtka kąpiesz i w butach? Pojebało cię? No dobra. Mamy rozdział 13, myślałem, że 15, nieważne. Więc co? W tym odcineczku to by było na tyle. Widzimy się w następnym. Siemanko.